Dzień dobry, serdecznie witam. Pokażę wam wszystko mający powerbank. Nie do końca powerbank, ponieważ to urządzenie od góry, to jest samodzielnym urządzeniem, które ma w sobie i falownik fotowoltaiczny, i przetwornicę, 3 kW energii potrafi dać nam przez te wszystkie gniazdka. Za chwilę będziemy tutaj pracować. Troszkę mam drzewa do gałęzi, do zmielenia. Spokojnie to daje radę. Co ciekawe, podłączamy do niego akumulator. Bez akumulatora to nie działa. To jest akumulator o pojemności 3 kWh. Ale możemy podłączyć też drugi akumulator. Taki sam drugi akumulator. A co ciekawe, do każdego akumulatora możemy podłączyć jeszcze jeden akumulator. W sumie łączymy 4 akumulatory, jak chcemy. I wtedy już mamy 12 kWh energii, czyli bardzo, bardzo dużo. To urządzenie łączy się z naszym domem przez Wi-Fi, przez Bluetooth. Z ciekawych parametrów możemy na przykład ustawić, żeby maksymalny prąd, który tutaj wpływa z gniazdka 230 V, był nie większy niż na przykład 100, 200, 300 W, ale może być też 3 kW. Dlaczego to jest istotne? Jeżeli macie taką sytuację jak ja, gdzie macie coś, gdzie jest prąd, ale bardzo małej mocy, a chcecie użyć elektronarzędzi, które potrzebują chwilowo na przykład 2 kW, no to możemy się podpiąć i brać z tego źródła energię i ustawić, żeby maksymalnie 200 W brało, a w tym czasie to urządzenie tą energię w sobie kumuluje, zbiera i jeżeli potrzebujesz elektronarzędzie dużo większą moc, no to wtedy bez problemu uzyskamy ją z tego urządzenia, cały czas ładując małym strumieniem energetycznym. Możemy podłączyć agregat. Dolne urządzenie działa samodzielnie. Ma 12 V, USB A i C. Możemy do niego też podłączyć fotowoltaikę, możemy je ładować z prądu, ale przede wszystkim potrzebne jest to urządzenie, żeby uzyskać pełną moc, wszystkie możliwości. Gniazdko zapalniczki jest ciekawe, ponieważ jest na 24 V. Ostrzega to napis, żeby nie włożyć z rozpędu czegoś, co ma 12 V zasilania. Drugie gniazdko 30-amperowe, takie trochę nietypowe. Zobaczcie, może światło włączę. Zresztą inaczej światło włączymy. Momencik. W tym momencie jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Zobaczcie, mogę przecież doświetlić nagranie, nie bawiąc się w lampy, tylko i musimy włączyć, że chcemy mieć źródło prądu. I w tym momencie już halogen nam doświetla to urządzenie. Że powiedziałem wszystko na ten temat. Tutaj mamy jeszcze ładowarki indukcyjne. Czasami łatwo jest coś odłożyć na miejsce telefon, a przy okazji on będzie nam się ładował. Także to jest taka zaleta. Z tyłu nic ciekawego nie ma. Są bardzo wygodne uchwyty do przenoszenia. Tu macie ogólną informację. Także myślę, że można dużo mówić. Bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś mieszka na przykład pod lasem, ma taką domek rekreacyjno-działkowy, gdzie spędza wakacje i często zostaje na przykład żona tam sama i obawia się ciemnych nocy, kiedy jest awaria prądu, nie ma prądu i no, głupio mieszkać samotnie pod lasem bez prądu. Takie urządzenie przenośne zapewni bezpieczeństwo, ponieważ zawsze ta energia będzie w gniazdku i nawet jak będzie bardzo poważna, długa awaria, to ona zapewni nam prąd nie na jeden, a na kilka dni. Także mamy rozdzielnie prądu. Pokażę wam też za chwilkę inne rzeczy, które na tym urządzeniu robiłem. Ale przede wszystkim teraz się muszę wziąć za pracę, bo niestety tego nikt za mnie nie zrobi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick.
Jedną z bardzo ciekawych funkcji tego urządzenia jest możliwość ładowania go z dwóch źródeł, z gniazdka elektrycznego i jednocześnie z paneli fotowoltaicznych lub na przykład samochodu, akumulatora itd., itd. I co najciekawsze, możemy go ładować z dowolną mocą. Jeżeli mamy słabe źródło prądu, możemy dać np. 1 amper i tylko 1 amper czerpać z gniazdka. Pokażę Wam to teraz. Dobra, daj mi ten, będzie łatwiej tak zrobić. Tu zobaczcie, w tym momencie 217 W bierze energii. Przestaw proszę tutaj, zobaczcie jak to się zmienia na ekranie. I daj na 5 amperów na razie. Zmienimy to na 5 amper. Dobra, zmieniło nam się. Zobaczcie, 1103 W. Tutaj nagrywam Wam ekran, widzicie go z boku. Pokazuje też tą moc w tym miejscu. Dobrze, daj teraz więcej. Maksymalnie możemy dać 15, prawda? Tutaj normalnie. Spróbuj dać 15 amper. Czy pójdzie? Poszło? Nie. 10. 10 jest maksymalne pewnie. Tak? 10 jest. To daj 10. 11. Nie wchodzi 11. Daj 10, maksymalnie 10. Zobaczymy, czy 2216 watów w tym momencie bierze z gniazdka, ale możemy naprawdę zwiększyć to aż do 5 kW. Tyle możemy brać z gniazdka elektrycznego. Potrzebny jest do tego odpowiedni, tak zróbmy, do tego odpowiedni jest potrzebne hasło, które dostaniemy mailem od producenta. A po co takie duże prądy są potrzebne? Na przykład macie to urządzenie na budowie, w bloku i potrzebujecie szybko naładować. Macie trójfazowe gniazdko odpowiedniej mocy, ale poza budową. Bierzecie akumulator, bo zobaczcie, tutaj jest na dole sam akumulator. Bierzecie ten akumulator i idziecie w punkt doładowania i tam możecie od razu go szybko w godzinę naładować bardzo dużą mocą. W domu wiadomo, że maksymalnie możemy mieć 10-15 amper, w związku z tym to się nie przydaje, ale z drugiej strony, jeżeli macie gdzieś bardzo słabe gniazdko elektryczne, na przykład na działce budowlanej, takiej przydomowej, czy na działeczce rekreacyjnej, no to możecie sobie dać, żeby Wam w żadnym wypadku nie wzięło więcej niż 1 amper i wtedy będzie się powoluteńku prąd do tego urządzenia wlewał, a Wy dysponujecie pełną mocą cały czas 3 kW z tych gniazdek. Jest multum zastosowań, na przykład jeżeli ktoś ma biuro rachunkowe, ma serwer, UPS do serwera, w dodatku ma zapewnione to, że możemy podłączyć fotowoltaikę do tego urządzenia. Tak jak mówiłem Wam, jest to pełnoprawny fotowoltaiczny falownik i macie zasilanie tak naprawdę serwera za darmo, z promieni słonecznych. Podłączony jest do prądu, także nigdy nie zabraknie Wam energii w tym urządzeniu. W razie braku prądu jak najbardziej macie zasilanie całej swojej kancelarii przez te 3, 4, 5 godzin, 2 dni, 3 dni, w zależności ile tych urządzeń sobie podłączycie do tego urządzenia, tego falownika. Ale macie energię jakby za darmo, oszczędzacie naprawdę duże pieniądze. Jeżeli jesteście dentystą, to samo. Zakładacie takie urządzenie w czasie borowania zębów. Zawsze macie pewność, że Wasz pacjent nie ucierpi z powodu braku zasilania, bo spokojnie da to radę zasilić Wam gabinet, czy dentystyczny, czy u lekarza, czy w innym miejscu w energię. Także pod tym względem naprawdę jest to bardzo ciekawe i fajne urządzenie o bardzo, bardzo wielu możliwościach. Za chwilkę podłączę go do samochodu, a potem jak go naładuję energią do pełna, zrobię próbne wyładowanie przez miernik prądu. Zobaczymy, ile energii z niego odzyskam. Ostatnia rzecz, akumulatory. Oczywiście
LiFePO4, litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli te, które mają żywotność bardzo, bardzo, bardzo długą, 10, 15, być może 20 lat. Tak to wygląda. Teraz się telefon ładuje też indukcyjnie. Można sobie położyć i mieć pewność, że telefon się nie rozładuje. Zresztą zobaczcie sobie sami, jest 100% energii. Widać 100. I rozładujemy je, ładując mój samochód. Pierwsza rzecz, na pewno nam się nie uda ładować samochodu bez specjalnego interfejsu, ale to po kolei, po kolei. Uruchamiam urządzenie. Dobra, kliknąłem? To jest, nie? Dobrze. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy awarię, czyli brak uziemienia i faktycznie samochód nie przyjmuje energii. Nie działa to. Szybciutko wyłączymy tutaj prąd. Pamiętacie ten interfejs? Tym interfejsem każde urządzenie elektryczne da wam taką energię, która zasili i piec centralnego ogrzewania, i samochód. Myślę, że to urządzenie również to potrafi. Ponownie uruchamiam prąd. Co tu się dzieje? Przyjęło. Teraz patrzcie tam. O, i w tym momencie auto zaczęło się ładować. My szybciutko tu wracamy. Co my tu mamy? Energia. Idzie ponad 2 kW energii. I gdzie są kilo? Tutaj. Kilowatogodziny. Pojemność akumulatora to jest 3 kWh. Zobaczymy, czy uda mi się te 3 kWh z tego urządzenia wziąć. Odłączyłem przewód, zasilanie mruga. Akumulator pokażę. Chodźcie jeszcze za mną tutaj. Musicie podejść. Nie wiem, czy się uda. Pusty akumulator. Widzicie? Całkowicie. Tu widzisz to? Tak. Na czerwono się świeci, jest pusty akumulator. Czas ładowania 5 godzin 20 minut do pełna. Na pewno nie uda się do pełna go naładować, bo on ma pojemność 10 kWh, a tutaj jest tylko 3. Ale najważniejsze, jak widzicie, prąd wychodzi. Ten interfejs po raz kolejny się sprawdził. I zobaczymy, ile uda się energii wyprowadzić z tego urządzenia, które było naładowane do pełna, teraz ma 90%. Szybko mu ubywa. Skończyło się ładować, czyli skończył się prąd w tym urządzeniu. Zobaczmy. 2,66 kWh. Tyle z tego wyszło fizycznie. Już jest 0 i nie chce wychodzić. Jak damy mu jeszcze na chwilkę on, to w ogóle nie reaguje. Zobaczmy szybko w samochodzie, ile się naładowało. Czy w ogóle się naładował? Czy ta energia? Trochę jest. Na 11 km jest w tym momencie energii w samochodzie. Więc też zmierzymy, ile energii. Wiemy, ile wyszło. A teraz dokładnie ten sam licznik, numer 2, co pokaże nam, ile wchodzi. Tak przy okazji. Koniec ładowania. Zobaczmy na to, tak. 6, aha, to jest LO. Nas to nie interesuje. 3,412 kWh wyszły energii. I zobaczmy od razu, ile. 2280 watów najmocniejszy moment, godzina 38 trwało to ładowanie. I teraz szybciutko potwierdźmy sobie tu na ekranie, że jest 100%. Tak, jest 100%. To widzimy. Także wiemy już wszystko.
A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i jak zwykle proszę o lajki i zapraszam na kolejne ciekawe urządzenia, aczkolwiek myślę, że to urządzenie było chyba najbardziej ciekawe, jakie to też testowałem. Pamiętajcie, że to jest urządzenie, bo to jest bardzo ważne. Ja to jeszcze zdejmę Wam, żebyście to lepiej zobaczyli. To się składa z dwóch urządzeń. To jest tylko i wyłącznie przetwornik, falownik i tam nie ma żadnych baterii w środku. To nie działa samodzielnie. Jeżeli odłączę teraz od akumulatora, nie będziecie mieli z tego urządzenia żadnego pożytku. Zawsze musicie kupić to i przynajmniej jeden akumulator. Ewentualnie drugi akumulator, trzeci lub czwarty, ale i panele fotowoltaiczne, jeżeli chcecie. Ale nigdy to jedno AC nie działa samodzielnie. O tym warto pamiętać. Teraz mogę spokojnie z powrotem to położyć jedno na drugim i podziękować. Dziękuję.